Nie było filmu jakiś czas. Pociąg jedzie. Ostatni film na kanale pojawił się... Ostatni film na kanale pojawił się 4 czerwca. Tak szczerze, to mam nagrane z tego czasu naprawdę sporo materiałów, których prawdopodobnie nie złożę w osobne odcinki, tak jak planowałem. Ostatnio dużo się dzieje, no i nie mam tyle czasu, żeby prowadzić kanał tak jak bardzo regularnie. Ale to nie znaczy, że nie będzie filmów. Znaczy, to znaczy. Chodzi mi o to, że teraz rozpoczynam sesję. Dobra, powiem wam najpierw, co się działo ostatnimi czasy. Zrobimy takiego mega vloga. Pierwsze co, to miałem kilka zaległych rzeczy technicznych do zrobienia. Tak jak widać. Potem pojechałem do Żmiącej pomagać w nakręceniu filmu i byłem tam operatorem. Także vloga pewnie nie ponagrywam za dużo. Proszę, to jest koordynacja tutaj. Cześć. Wszystkiego. Czym się zajmujesz? Proszę. Wszystkim. W skrócie. Może być taka odpowiedź? Będziemy w vlogu, nie? Studentami, koszulkami. Koszulkami, sceną. Atrakcjami, które tutaj są. No, wszystkim, no jednym słowem. A moim zadaniem dzisiaj będzie, tak jak jest tu napisane, film, to mam nakręcić. Ale tego we vlogu za dużo nie będzie, bo to będzie inny film. Pa! Do zobaczenia później! A dzisiaj miałem takie spotkanie z bardzo pozytywnymi ludźmi z grupy patronów Krzysztofa Gonciarza. A przed nami to, co czeka każdego studenta. Sesja. Także szykujcie się na przerwę, wrócę, ale jak skończę sesję. Czyli nie będzie mnie tak 2-3 tygodnie. Przeżyjecie? Ale wrócę, no rozpoczęliśmy nową serię przecież na kanale. Jak nie widzieliście nowego odcinka tej serii, to jest tutaj. A tam można mnie zasubskrybować. Polecam. Do zobaczenia za 2-3 tygodnie. To się nazywa autopromocja.